Dobra, w dzisiejszym w sumie materiale zadamy sobie pytanie, a mianowicie, czy loteria za 1900 złotych łusek może się zwrócić? Możecie pisać w komentarzach, jaka jest wasza opinia, aczkolwiek zaraz się dowiemy, bo ogólnie no, u każdego ta sytuacja jest inna. Tu nie ma to, czego ja chciałem. Bo szukam teraz właśnie tego NPC-ta od loterii, ale nie tylko, bo jeszcze chcą. Czekajcie, czy to jest tu? Czy ma za walutę? Za walutę ma. Kurde. Bo tutaj jest NPC, co sprzedaje za itemki. Ten się przyjrzę. A, tu jest za ten. To błogo jest fajne, ale no. Nie chce mi się nawet questów robić. Błogo w końcu jest na 120 minut. Jest w miarę okej, ale i tak walić to. Nie będę robił tych głupich questów. Wolę sobie po prostu, czekajcie. Saga troskliwa. To też nie to. Dobra, to jest to. Ja chcę na 140 tropiciela. I na w sumie 140 tancerz. Broni na tanca w sumie mogę kupić sobie do expa, aczkolwiek to jest tylko na 175. Na 175 tanca, dobra, kupię sobie tako, bo mogę. I teraz, gościu, co ty masz? No, by tam sobie zostać. Tu jest Asita Szczęśliwa, czyli no, szczęśliwa, wiecie, losy, hehe. No i teraz tak, za 1900. I pytanie, czy taka loteria może się zwrócić? Nie to. Pierwszy los. 5 waluty i kufer waregów. Kolejny los. Złoto, mało i kuferek. I kolejny zwój przywołania i wyzwanie. Głupie wyzwanie, jakie nie lubię robić, ale dobra, no. Mix 500k oraz wykrywacz herosów 5. Licząc tutaj 300k, tutaj 5 waluty, idę zobaczyć, co jest za tą walutę. Questów raczej robić nie będę, no chyba, że to błogo z expem jest niezwiązane. Ale znając życie, to będzie związane, więc no. Już patrzę w sumie. Nie można przechowywać depozycji, no to po chuj mi to. Waluty też nie można, więc dobrze, to nie. 88% to może, albo do Tuzmer. Mam 5 sosnowy od ludzie, myter. Co by to kupić? Czekajcie, Tuzmer, mytar. Czy sosnowy? Czekaj, sosnowy, mytar czy Tuzmer? Albo taki lek. Bo to jest, a w sumie to jest jeszcze błogo 15 na 120 minut. W miarę spoko, dobra, wezmę błogo, chyba najbardziej się przydaje walić to. Dobra, mam błogo, walnę sobie do trzeciej torebki. Tutaj mam jakieś gówna. Dobra, idę zrobić te głupie wyzwania. Aha, i kupon na przywołanie drużyny. Lotnobrody chyba, tak, czy nie? Nie, nie ten ham. Torbo, nie. Strojno, zastępo. Dobra. Ja chcę na pewno. Jakie? Nie tu, ta torebka. Młody smok. Młody smok? Czy na kota? Nie no. Młody smok, bo mam tylko dwa, nie? Ta. Dobra, młody smok, tego mam mało. Najmniej. 5 wykrywaczów Herosa, 5 wykrywaczy Herosów. 5 wykrywaczy Herosa, Herosów. A, jeden chuj, to wykrywa jednego Herosa, ale to są wykrywacze Herosów. I dobra, wyzwania były gdzieś tam u góry. Pewnie gdzieś z tej strony, to już tam lecę. I w sumie po tym będę mógł sobie odpowiedzieć na właśnie wcześniej postawioną tezę, bo w sumie co? Tezę, pytanie.
Bo jak na razie, czekajcie, o dobra. Co tam w ogóle leci, aż zobaczę sobie na drugim monitorku. Czekajcie, forum, questy i solucje, Wielkanoc. I tutaj pokaż mi wyzwania, dobra, to jest to. Czekajcie, czy będziecie widzieć? O. No jakoś widać, nie? Dobra. Aha, to jest loteria. To są wyzwania. No tak. 75 takiej temki. 55 takie, dobra. No to raczej robię na 55. Bo tutaj są w sumie liczki, które będą nam powiedzmy, nie wiem, ze 100M. No i teraz Heraz Przewa są, no przybyły na wartości. Dobra, tam już potem nic nie ma fajnego. To wyłączam i robię na 5-5. Dobra, lecę. Jak ta mapa w ogóle wygląda? No, ja pierdzielę. No chociaż jest nowa, no. Potem jeszcze jedno wyzwanie zrobię na ten level. Zamiast tego liczyłbym na jakieś błogo. Co to kurde jest? F5. Dobra, i teraz tutaj. Pewnie tutaj. Nie no, tak naprawdę to nie wiem, bo jeszcze. A nie, tutaj jest jakiś kryształ. Wejście do tunelu. Dobra, to jednak tutaj. Wchodzę. O, gromowładny barbarzyńca. A masz strzała. Dobra, i tutaj wagonik i hero, czy? Unishit, którego nawet nie biorę. No dobra, teleporcik z Haruna. Tutaj tako. I lecimy jeszcze jedno wyzwanie. Gdzie tu to jest? Tutaj. Ten tu nie, to był ten tu. Twardogłowy. Wyzwanie 5-5. No, chociaż fajnie, w miarę szybko to się przechodzi. Bo tutaj tak to tu. Expa też sporo. Kurde, mogłem to robić na mniejszym levelu, to jeszcze miałbym expa. Jakbym wziął sobie. Nie, bo wtedy musiałbym wziąć inne levele tego wyzwania. Aczkolwiek, czy warto, czy nie warto. Zobaczymy, co mi teraz spadnie. Jak spadnie znowu jakieś gówno, no to wiadomo, wtedy bardziej by mi się opłacało to przełożyć na tamtą inną postać i sobie po prostu wbić trochę expa. Dobra, tutaj wagonik i. O kurwa! O kurde. Hu. O ja pierdzielę. Pierwszy raz wyzwania mi z odwiązania przedmiotu poleciał, ludzie. Kurwa. Dobra. Teraz odpowiadając sobie na tamto pytanie. 6 zwoi przywołania drużyny na Herosa, młodego smoka, wziąłem sobie. 5 wykrywaczy Herosa. 500 kaleka. Co to jeszcze jest? Zwoi odwiązania przedmiotu. 5 waluty, czyli za które wziąłem sobie takie o błogosławieństwo, które jest na 120 minut, czyli no duży plus. Ma 0,84 SA, czyli no prawie, no takie podstawowe, bo na przykład tutaj widzicie też 84, to ma podwójne akurat tu HP, no ale to ma akurat 2,5 HP, SA, unik, wszystkie cechy. Błogo na 120 minut, zajebiste. Co jeszcze tutaj było? Waluta, to zwoje. Nie no, w sumie waląc już te mniej ważne rzeczy. Mamy zwój odwiązania przedmiotu, 5 wykrywaczy Herosa, 500 kaleczenia oraz zajebiste błogosławieństwo. Czyli mogę stwierdzić, że
Loteria za 1900 smoczych łusek potrafi się zwrócić. Bo zwój odwiązania przedmiotu. Tym zwojem mogę sobie odwiązać legendę, której odwiązanie kosztuje 6750 smoczych łusek. 6750 smoczych łusek i mogę to odwiązać normalnie, tak o. Czyli loteria za 1900 smoczych łusek może się zwrócić. Dziękuję za oglądanie, strzel łapkę w górę. Do zobaczenia, bajo, cześć! Loteria za 1900 kozak. Mwah, voila. Najlepsza loteria, jaką chyba robiłem.